Transformers. Energon. Transformers. Kicker, strzeż się. Odkąd wróciliśmy, Megatron się nie odzywa. Pewnie dlatego, że nie wie, po co Autoboty zbudowały tę gigantyczną wieżę energonową. Ej, stary, to nie jest śmieszne. Rozzłościłeś go! Prosimy o wybaczenie! Za późno! Tak bardzo nam przykro! Mówiłem Destruktorowi, żeby nie przeszkadzał, ale on w ogóle nie chciał mnie słuchać! To się już nie powtórzy, obiecuję Megatronie, przysięgam! Milczeć obaj! Sugerujecie, że poniosłem klęskę podczas ostatniej misji? Nie zdobyliśmy ani grama energonu! Tak, zostało nas tylko czterech! Nie mamy dość sił, żeby zaatakować! Powiedz, Cyklonusie! Zgadzasz się ze Skorpinokiem, że powinienem zaatakować bazę Autobotów na Marsie? A co to, zły pomysł? Ja jestem gotów zgodzić się ze wszystkim, co tylko powiesz, panie. Zatem jesteś gotowy wykonać każdy mój rozkaz, tak? Tak jest. Niech pomyślę. Znasz kogoś, kto potrafi znaleźć energon? No, Destruktorze, może Omnikony? Panie, ja nikogo nie znam. W czasie ostatniej misji zniknąłeś na jakiś czas. Może odkryłeś coś, czego nie chcesz teraz ujawnić? Nie, ja nic nie wiem. To był człowiek! Jakiś dzieciak! To on odkrył energon! Ciekawe. Nigdy nie wspominałeś o człowieku, Destruktorze. Powiesz, kto to? W twoim najlepiej pojętym interesie jest powiedzieć mi wszystko. Cyklonus ma rację! To chłopiec! Ma na imię Kicker! Tak jak podejrzewałem. Co cię tu sprowadza, Skorpinoku? Znowu nas podsłuchujesz? Mam nowiny, Megatronie. No dalej, słucham! Jeden z terrorkonów został schwytany i przeniesiony do księżycowej bazy Autobotów. Na Księżyc? Tak. Nie jestem pewien, dlaczego Optimus Prime kazał go tam przenieść, ale to sprawdzona informacja. Kilka miesięcy temu zniszczyliśmy księżycowe miasto. W jakim celu go tam przenieśli? Tak. Pewnie odkryli tam pokłady energonu. W takim razie sugeruję natychmiastowy atak, zanim zdążą zbudować nową wieżę. Tak, masz rację. Jeżeli przeczucie mnie nie myli, ten chłopiec będzie z Autobotami. Żołnierze, wyruszamy! Postanowili ścigać człowieka. Ciekawe! Niesamowite! Człowiek ze zdolnością wyczuwania energonu. To śmieszne! Jak człowiek może wyczuwać energon? Dlaczego się ubierasz? Bo nie mam za grosz zaufania do Skorpinoka. I to nie ja się ubieram. Skorpinoku, chcę poznać tego chłopca. Transformacja! Dlaczego myślisz, że tu jest energon, Kicker? Nie potrafię tego wyjaśnić. Po prostu czuję to. Moim zdaniem nic tu nie ma. Decepticony zniszczyły miasto. Zaufaj mi, Ironhide. Pozory mylą. Przypuśćmy, że masz rację. Że gdzieś tu jest energon, musisz przyznać, że miną miesiące, zanim uda nam się uruchomić tu bazę. Jak zbudujemy wieżę bez fundamentów, pył księżycowy jej nie utrzyma. Przestań mnie dręczyć, nie zmienię zdania. Tego jestem pewien, szefie. Wyczuwacie energon, chłopcy? Niestety nie, ale nasz sprzęt nie jest aż tak czuły jak zmysły Kickera. Tak, Skyblast ma rację, Optimusie. Nie wiem, jak on to robi, ale chłopak ma nosa do energonu. Może ten terrorkon nam pomoże? Zaopiekuję się nim. Nigdy nie miałem zwierzaka. Co? To żart. A, no tak. No i co, Kicker? Nie jestem pewien. Chwilami czuję energon, ale potem to mija. Dziwne. Nie martw się, Kicker.
Będziemy kopali do skutku. Wskaż nam tylko miejsce. Dzięki za zaufanie. Optimus Prime, pięść mocy! Straż 1, przyłącz! Helikopter 2, przyłącz! Kopacz 3, przyłącz! Batyskaf 4! Optimus Prime, pięść mocy! Ironhide, do mnie! Kiedy przestanie traktować mnie jak psa? Transformacja! Dlaczego się zatrzymał? Chyba coś poczuł. Myślałem, że tylko ty masz ten szczególny dar. Ironhide, oszczędź sobie. Flara, sprawdź to. Szybko, Ironhide, za nim! Daj mi spokój, Kicker! Przecież tu jest tylko pył! Zawsze się tak zachowuje? Tak, nie wiem dlaczego, ale uzdurał sobie, że on tutaj dowodzi. O rany, na szczęście nie wiedzą, że błądzę po omacku. Ale jednego jestem pewien. Tu na Księżycu jest życie. Wiedziałem to już wtedy, kiedy staliśmy z Miką na balkonie. A co dziwniejsze, odkąd wylądowaliśmy w księżycowym mieście, mam nieodparte wrażenie, że coś lub ktoś nas obserwuje. I nie mogę się go pozbyć. Co jest? Uwaga, wykryto Decepticona. Decepticona? Na 12. Na stanowiska bojowe! Nie, nie strzelajcie, nie strzelajcie! To tylko ja! Nie strzelajcie! To Destruktor! Dawno się nie widzieliśmy, co chłopaki? Destruktor? To jego wyczuwałem. Dziwne. Co cię tu sprowadza? Od czego mam zacząć, chłopcy? Chodzi o to, że zdecydowałem się zwiać od Megatrona, póki jeszcze mogłem. Tak, jasne. Mamy uwierzyć w tę bajkę? Hej, przestań się czepiać. Jestem już zmęczony Megatronem i to powinno wam wystarczyć. Dobrze, spróbuję was przekonać. Chodźcie ze mną. Nic z tego! Musimy powiadomić Optimusa! Daj spokój! Nie mam czasu na dyskusję! Ukradłem Megatronowi ruchomą fortecę. Jak się zorientuje, będzie po mnie. No jak, idziecie? Nie, to pułapka! Musicie mi uwierzyć! Nie masz wyboru, Kicker! Przykro mi! Nic z tego! Ironhide, co się u was dzieje? Mamy kontakt z wrogiem! Chyba chcą porwać Kickera! Trzymajcie się! Jesteśmy w drodze! Megatron! Miło cię widzieć, Optimusie Prime! Helikopter 2, startuj! Znajdź Kickera! Przecież to bez sensu, Prime. Twój helikopterek ci nie pomoże, bo jesteś teraz tylko mój! Hotshot! Inferno! Jetfire! Wróg zaatakował! Kierujcie się do księżycowego miasta! Nie ma czasu do stracenia! Transformacja! Nie! Kicker! Nie martw się, kochanie. Jest z Optimusem, nic mu nie grozi. Co teraz zrobimy? Wracamy do Optimusa? Nie, Prowl, nie powinniśmy się do tego wtrącać. Na razie zostaniemy tutaj. Jak to, Rodimusie? Przecież musimy mu jakoś pomóc. Chciałbym Landmine, ale powierzyłem mu ochronę Cybertronu. Nie możemy się w to mieszać, nie teraz. Przestańcie wstrzymać ogień! Przestańcie strzelać! Żartujesz? Mówię poważnie, Ironhide. Ale Kicker! Słuchajcie, powinniśmy zaufać Destruktorowi. Właściwie czym ryzykujemy?
Czyś ty zwariował, Kicker? Dzięki temu będę mógł przejrzeć ich zamiary. Transformacja! Nie! Chodzi tylko o mnie, tak, destruktorze? A, tak. Wracaj tu! Ha? Zobaczcie, tam jest Kicker! O nie, otaczają go terrorkony. Co tam się dzieje? Spokojnie, nic mu nie będzie. Tak, ten chłopak wdał się w ojca. Nie do wiary. No? Kicker nie ma broni, doktorze Jones. Jest zdany na łaskę terrorkonów. Jak to? Są dwie możliwości. Albo Kicker im ufa, albo ma plan. Prowl, ten chłopiec jest odważny albo głupi. Albo jedno i drugie. Masz rację, Rodimusie. Miejmy go na oku. Hotshot! Transformacja! Inferno! Transformacja! Hellfire! Transformacja! Optimusie, gdzie jest Kicker? Wysłałem za nim helikopter. Nic mu nie będzie. Więc to jest ruchoma twierdza Megatrona. Skorpinokus, daj nam raport. Mamy chłopca. Nie pozwól mu zbliżyć się do Megatrona. Muszę z nim porozmawiać. Coś podobnego destruktorowi się udało. Destruktor, przeklęty zdrajca. Chciał nas przechytrzyć. Nie udało mu się. Teraz mamy szansę. Kiedy tu dotrą, zniszcz ich, Skorpinoku. Tak się stanie. Co się dzieje? Zaraz, chwileczkę, co ten Skorpinok wyprawia? Wracaj tutaj! Tego nie było w planie! Powiedziałem, wracaj! Destruktorze! Daj mi spokój, autobocie! Nadal nic nie rozumiesz? Chciałem wciągnąć was w pułapkę! Wiem, ale... Megatronie! Megatronie, patrz! Co się dzieje? Co ten Skorpinok wyprawia? Skorpinoku! Zaraz, on próbuje zlikwidować wszystkie autoboty! Jesteś beznadziejny! Uważaj, gdzie strzelasz! O nie! Optimusie, to leci prosto na nas! Nie możemy tu zostać, komandorze! Zostaniemy, Jetfire! Musimy skontaktować się z Kickerem! Ej, Hotshot! Czas na więź mocy! Masz rację! Inferno! Hotshot! Więź mocy! Więź mocy, Inferno! Żołnierze, pokażcie, na co was stać! Nie jest dobrze. A? Co to było? A? Nie panujemy nad tym! Już rozumiem. Wracaj, Kicker! To niebezpieczne! Wszystko w porządku, Ironhide! Przestań się wreszcie popisywać! Już tu lecą. Wygląda jak bata. Omnikony z księżycowego miasta przetrwały. Zgadza się. Kicker jakimś cudem to przewidział. Otworzyć kosmiczny most i przesłać wieżę. Mamy fundamenty. Przyjąłem, Optimusie. Musisz mi pomóc, Rad. Tak jest. Widzisz, Mika? Kicker jak zawsze miał rację. Byłam pewna. Ha!
Nie możemy do tego dopuścić! Musimy zniszczyć tę wieżę! Osłaniajcie mnie! Nie oszczędzajcie amunicji! Natychmiast uruchomić wieżę! O nie! Odwrót! Odwrót! Jeśli chcecie mojej rady, to zabierajcie się stąd, zanim Optimus dobierze się wam do skóry. Powiedz mi, człowieku. Umiesz mówić? Powiedz mi, jak wyczuwasz Energon. Potrzebuję go bardziej niż czegokolwiek. Kim jesteś? Jestem Alfa Q. Rozmawiam z tobą za pośrednictwem mojego Terrorkona. Alfa Q? Mam tylko jeden cel. Przejąć władzę nad wszechświatem. Potrzebuję wielkich ilości Energonu i nie pozwolę, abyś stanął mi na drodze. Mam nadzieję, że wyrażam się jasno. Adios, Megatronie. Możesz mi to wyjaśnić? Dobrze, pragniesz Energonu, ale co to ma wspólnego ze mną? Cierpliwości, człowieku. Kicker, zbliża się fala energetyczna z twierdzy. Musimy stąd uciekać i to już. Muszę to wiedzieć, Alfa Q. Kim jest Alfa Q? O, a skąd się tutaj wzięła ta wieża? Destruktorze! Po czyjej jesteś stronie? Jestem Decepticonem wiernym Megatronowi. Skakuj na pokład, kolego! Wracaj tu! Daj spokój, Ironhide. Czekaj, jeszcze się policzymy, Destruktorze. Chcesz mu dać nauczkę? Taką, której nigdy nie zapomni. Chciałbym się czegoś dowiedzieć o tym Alfa Q. Destruktorze, co z naszym chłopaczkiem? Kicker! Mało brakowało! Zabieram się stąd! Kto strzelał? Dowiesz się, Kicker. Wkrótce. Błagam, Megatronie! W ostatniej walce bardzo ucierpiałem! Potrzebuję naprawy! Bez tego całkiem się rozlecę! Dosyć! Jeżeli potrzebujesz napraw, to zajmę się tobą, ale oszczędź mi tych lamentów! Szkoda, że nie dostarczyłeś mi tego człowieka. Ale muszę przyznać, że twoja przygoda była intrygująca, Skorpinoku. O tak! Jeżeli się nie mylę, próbowałeś skierować moją ruchomą twierdzę w stronę Autobotów, żeby ich zmiażdżyć, prawda? Tak jest, Megatronie. Cieszę się, że ci się nie udało, Skorpinoku. Dzięki temu sam dopadnę Optimusa. Jestem pod wrażeniem. Pokazaliście Decepticonom, kto tu rządzi. Teraz, kiedy wieża energonowa działa, nikt nas nie pokona. Tato? A? Nie ekscytuj się tak. Tak. Przepraszam. Świetnie wam poszło. To prawda. Na szczęście odnaleźliśmy Omnikony na Księżycu. W przeciwnym razie mogłyby teraz wydobywać energon dla Megatrona. Nie bądź taki skromny. Ironhide mówił, że cała ta wyprawa była twoim pomysłem. To dzięki tobie Omnikony przeżyły. Jest coś, czego nie rozumiem. Kiedy próbowano mnie porwać, ktoś zaczął strzelać i zmusił Decepticony do odwrotu. Zupełnie jakbym miał jakiegoś anioła stróża, który nade mną czuwa. Jak ci się wydaje, może stoi za tym Alfa Q? Nie sądzę, Mika. Nie wiem, co o nim myśleć, ale na pewno nie jest moim aniołem stróżem. Kiedy to się skończy?
Wszyscy we wszechświecie walczą o Energon. To smutne. Przecież wystarczy go dla wszystkich. Może pewnego dnia wreszcie to zrozumieją, Mika, i wtedy ta wojna się skończy. Wszystko będzie dobrze, Kicker. Mam nadzieję. W głębi serca wierzę, że pewnego dnia poznamy sekrety wszechświata. A ty, Kicker? Tak, pewnie tak.